Witajcie w kolejnym odcinku Kroniki Kryminalnej. Tym razem, jak zapewne się domyślacie, będzie kontynuacja odcinka o zaginięciu pani Katarzyny Oldenburg. Odcinek opublikowałem na ten temat 16 lipca. No niestety nie mam dobrych wiadomości. Znaleziono ciało. Czy to jest ciało pani Katarzyny? To jest najbardziej frapujące i w zasadzie najsmutniejsze w całej tej historii, którą chciałbym wam w tym momencie przybliżyć. Ponieważ poprzedni odcinek, ten z 16, był o tym, że pani Katarzyna zaginęła i w poprzednim odcinku opublikowałem celowo dużo zdjęć i opisałem mniej więcej, jak wyglądała historia pani Katarzyny. Tyle, o ile zdążyłem się dowiedzieć. Dostałem wiele komentarzy, dostałem wiele informacji również ze strony osób, które znały się z panią Katarzyną. Dostałem bardzo wiele sygnałów również niepokojących, ale pomyślałem sobie, że to nie jest dobre miejsce, ani to nie jest dobry czas, żeby rozsiewać jakieś plotki. Starałem się wiele informacji weryfikować i potwierdzać różne historie i insynuacje, bo dochodziły do mnie naprawdę bardzo niepokojące informacje, na przykład o różnego rodzaju nieprawidłowościach ze strony policji, ale zadałem sobie trochę trudu, pogrzebałem, porozmawiałem między innymi z pracownikiem gminnego ośrodka pomocy społecznej, tak to się chyba fachowo nazywa, który dosyć dużo mi powiedział, ponieważ również osobiście znał się z panią Katarzyną od w zasadzie 20 lat, a od kilku lat zajmował się nią, powiedziałbym, zawodowo. Opowiem wam tą historię dzisiaj trochę ku przestrodze, a troszkę tak, żeby otworzyć oczy na pewne zjawiska, które bardzo często dzieją się w naszym najbliższym otoczeniu, a często nawet nie zdajemy sobie sprawy z ludzkich dramatów, jakie mają miejsce czasami za przysłowiową ścianą albo za przysłowiową miedzą. Ale od początku. Katarzyna Oldenburg zaginęła 13 czerwca tego roku. Pożegnała się ze swoim partnerem, który jak co dzień wyszedł do pracy. Natomiast ten poranek był nieco inny od pozostałych, ponieważ pani Katarzyna od rana czuła się nie najlepiej, była w złej formie, tak to powiedzmy. Powiedzmy, że czuła się na tyle źle, że nie bardzo była w stanie odprowadzić dzieci do przedszkola i do szkoły. Przy czym jej samopoczucie nie wynikało z tego, że była przeziębiona, czy też bolała ją głowa. Pani Katarzyna od jakiegoś czasu zmagała się z depresją, czy też ze stanami depresyjnymi związanymi z chorobą dwubiegunową. Dlaczego mówię o tym tak otwarcie? Dlatego, że nie uważam, żeby jakiekolwiek zaburzenie tego typu było powodem do wstydu, ani żeby w jakikolwiek sposób piętnowało kogoś, kto zmaga się z tego typu problemami. W poprzednim odcinku, kiedy mówiłem o zaginięciu pani Katarzyny, również wspomniałem o tym, że zmagała się ona z depresją i pod tym odcinkiem, jak i na Facebooku, dostałem całą masę komentarzy, że robię w ten sposób z pani Katarzyny psychola, że tak dosłownie zacytuję. Ja natomiast uważam, że choroby psychiczne, nie bójmy się tego słowa, tak samo dotykają ludzi jak choroby układu trawiennego, kostnego, krwionośnego i każdego innego. Jeżeli choruje ciało, tak samo może chorować dusza, zwłaszcza jeżeli są ku temu predyspozycje. Pani Katarzyna nie miała łatwego dzieciństwa, nie miała łatwej młodości i to mówię ku przestrodze. Urodziła się w 1992 roku, swoją młodość spędziła w rodzinie mocno alkoholowej. Kilka lat temu zmarła mama pani Katarzyny. Z tego, co zdążyłem się zorientować, zmarła głównie ze względu na
wieloletnie nadużywanie alkoholu. Ojciec pani Katarzyny od wielu lat po prostu nie trzeźwieje, co najprawdopodobniej no, cała ta sytuacja, dzieciństwo, młodość pani Katarzyny bardzo mocno zapewne wpłynęło na jej zachowania, jej życiowe wybory, jak również między innymi na to, że miała ona olbrzymie problemy w zbudowaniu trwałego związku. Partner pani Katarzyny, pan Krzysztof, w wywiadzie udzielonym dla Faktu otwarcie mówił o tym, że pani Katarzyna miała 4 dzieci, a każde z innym ojcem. Tak jak trochę znam się na rzeczy, to jedyne co mogę powiedzieć, to bardzo wyraźny i bardzo silny syndrom DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, które po prostu nie radzi sobie w dorosłym życiu ze swoimi codziennymi problemami. Nie jest taki człowiek przystosowany do życia w takim stopniu jak osoby, które wychowywały się w normalnych, pełnych, szczęśliwych i zdrowych rodzinach. Więc osoby, które pochodzą z takich środowisk mocno dysfunkcyjnych, będą później w dorosłym wieku również w jakimś sensie dysfunkcyjne, co jest no, niewątpliwie olbrzymim problemem w naszym bardzo rozpitym alkoholowo kraju. Ja dosyć dużo czasu i energii poświęcam w swoich podcastach na temat właśnie walki z alkoholem i ten odcinek również jest tak na dobrą sprawę ku przestrodze, bo jeżeli słuchacze drodzy, pojawia się u was problem z alkoholem, a jesteście na tym etapie, że macie małe dzieci, to pamiętajcie o tym, że gdzieś kiedyś w przyszłości one będą mogły mieć olbrzymie problemy z przystosowaniem się do życia w zdrowym społeczeństwie. Natomiast wracając do historii pani Katarzyny, żeby tak odejść od kwestii analizy psychologicznej. Tego dnia 13 czerwca pani Katarzyna miała właśnie wszelkie objawy, no powiedzmy, silnego załamania nerwowego na tle, powiedzmy, depresyjnym i ona zmagała się w ogóle wcześniej z depresją poporodową. Kilka miesięcy wcześniej urodziła synka. Z tym, że ojcem tego synka nie był partner pani Katarzyny, z którym ostatnio mieszkała. Co tym bardziej, jak sami rozumiecie, komplikuje sprawę zarówno rodzinną, jak i osobistą. Ja zdążyłem się dowiedzieć naprawdę wielu, bardzo nawet powiedziałbym wielu rzeczy, ale myślę, że nie jest to ani czas, ani miejsce na to, żeby wywlekać różnego rodzaju historie, czy też nazwijmy to brudy. Natomiast no powiedzmy z takiego podcasterskiego obowiązku o tym wspomniałem, żeby nieco nakreślić całą tą sytuację. Pani Katarzyna stwierdziła w rozmowie ze swoim partnerem, że prawdopodobnie coś sobie zrobi. Z takim zamiarem, z no powiedzmy silnymi myślami samobójczymi została sama w domu. Następnie została sfilmowana przez kamerę przemysłową w jednym ze sklepów w miejscowości, z której pochodziła. I tam została właśnie sfotografowana w momencie, kiedy kupowała wodę mineralną i następnie wszelki ślad po niej zaginął. Zdążyła jeszcze odwiedzić ciocię, której chciała zostawić klucze do mieszkania swojego partnera. Ciocia próbowała ją uspokoić, chciała, żeby wróciła do domu, no ale jednak tej pomocy prawdopodobnie zabrakło. Pani Katarzyna oddaliła się w bliżej nieokreślonym kierunku i jak już wspomniałem, ślad wszelki po niej zaginął. Zaalarmowany przez ciocię pan Krzysztof zwolnił się z pracy no i rozpoczął poszukiwania. W tych poszukiwaniach uczestniczyli również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy w zasadzie jeszcze przed reakcją policji rozpoczęli poszukiwania, ponieważ jak dowiedziałem się dziś od jednego z pracowników tego ośrodka, co dosyć oczywiste w sumie teraz dla mnie jest, a wcześniej nie było,
Tacy ludzie często mają wiedzę i informacje z pierwszej ręki i oni mogą tak naprawdę szybciej znaleźć poszukiwaną osobę niż policja, ponieważ znają numery telefonów, ponieważ znają różnego rodzaju kontakty, wiedzą w jakim środowisku osoba może się znajdować, to znaczy wśród jakich ludzi albo w jakim miejscu może potrzebować jakiejś pomocy czy też wsparcia. Tutaj ewidentnie tego wsparcia zabrakło, ale o tym jeszcze powiem za chwilę. Pani Katarzyna zniknęła. Rozpoczęły się poszukiwania. Tematem zainteresowały się ogólnopolskie media, jak właśnie wspomniany Fakt, który z kamerą przyjechał na miejsce, który przeprowadził wywiad z panem Krzysztofem. Pan Krzysztof dzięki temu wystosował apel do pani Katarzyny. I kiedy ja oglądałem ten apel i publikowałem materiał we wtorek w tym tygodniu, kontaktowałem się również z panem Krzysztofem z pytaniem, czy może chciałby coś dodać od siebie, czy może chciałby w jakiś sposób uczestniczyć w tym materiale, który ja robiłem w takim celu, żeby w jakiś sposób ułatwić poszukiwania, być może korzystając ze swoich skromnych, ale jednak jakichś tam zasięgów, być może innych od tych, do których trafia Fakt czy Super Express. Uznałem, że to jest po prostu dobry pomysł i może jakieś wsparcie z mojej strony. Trochę byłem zaskoczony tym, że pan Krzysztof niekoniecznie chciał tego typu pomocy, a wręcz nawet w jakimś sensie nalegał na to, żeby ten materiał nie był publikowany, uznając, że niepotrzebny jest dodatkowy rozgłos. Nie wiedziałem wtedy tego, co wiem teraz, że dwa dni wcześniej, bo w niedzielę zostały znalezione zwłoki. Zwłoki zostały znalezione w miejscu, w którym wcześniej odbywały się akcje poszukiwawcze. I to z tego, co się zdążyłem zorientować, te akcje były naprawdę na szeroką skalę prowadzone. W poszukiwaniach uczestniczyło około 100 policjantów z różnych, no z całej okolicy. To naprawdę była akcja zakrojona na szeroką skalę. W poszukiwaniach uczestniczyli płetwonurkowie, którzy przeszukiwali lokalne zbiorniki wodne, ponieważ w tych poszukiwaniach również brał udział najsłynniejszy polski jasnowidz. On wskazał, że pani Katarzyna może znajdować się gdzieś w okolicach zbiornika wodnego. W związku z tym tam również poszukiwania miały miejsce. Zaangażowany był również policyjny śmigłowiec, psy tropiące, drony z kamerą termowizyjną. Niestety te poszukiwania nie przyniosły żadnego skutku. Pojawiła się informacja, że jedna z grup poszukiwawczych odnalazła gdzieś w lesie, wśród zarośli, odnalazła butelkę po wodzie mineralnej i ślady obuwia przypominające te buty, w których mogła się poruszać pani Katarzyna. Dodatkowo poszukiwacze zgłosili, że no w okolicy roznosi się bardzo nieprzyjemny, powiedziałbym, fetor, bo inaczej tego nazwać nie można. Dostałem informację, że policja początkowo to zignorowała. Nie jest to informacja w żaden sposób potwierdzona, w związku z tym nie chciałbym tutaj na ten temat spekulować, a z kolei od pracownika GOPS-u wiem, że policja ze swojej strony zrobiła naprawdę dużo. Zwłoki, które zostały znalezione w ostatnią niedzielę, czyli 14 lipca, były w stanie znacznego rozkładu. Minęło 3 tygodnie w środku lata. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej dramaturgii dodać, no niestety muszę powiedzieć, że ze zwłok pozostało około 20%. Reszta była po prostu zjedzona przez dziką zwierzynę. Te obrazki w tle, które w tym momencie widzicie, to są obrazki z parku krajobrazowego, na terenie którego zaginęła pani Katarzyna. A zatem widzicie, jak to ekstremalnie trudny teren do poszukiwań. Więc nie ma się o co oszukiwać, że nie było to łatwe, żeby znaleźć żywą czy też nieżywą panią Katarzynę. Aktualnie trwają badania genetyczne, które mają ustalić ze 100% pewnością, że znalezione zwłoki należą do pani Katarzyny. Natomiast no, taka pewność jest w zasadzie w 99%
100% ze względu na to, że po pierwsze zgadza się czas, po drugie zgadza się miejsce, po trzecie w tym czasie nie było żadnych innych zaginięć, a ten teren jest dosyć mocno zalesiony i taki, powiedziałbym, no nie jest gęsto zamieszkały, w związku z tym trudno spodziewać się tam jakichkolwiek innych zwłok, dodatkowo jeszcze odzież się zgadza, w związku z tym nie ma możliwości przeprowadzenia bezpośredniej identyfikacji, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że są to zwłoki pani Katarzyny. Ale na końcu powiem o bardzo smutnej sytuacji, ponieważ wczoraj, 18 lipca, odbył się pogrzeb. Niestety nie był to pogrzeb pani Katarzyny, a był to pogrzeb osoby nikomu nieznanej. W pogrzebie uczestniczyły jedynie dwie osoby i pogrzeb w bezimiennym grobie. Pracownicy GOPS-u chcieli tą sprawę załatwić nieco inaczej. Chcieli wpłynąć czy w jakiś sposób poprosić prokuraturę, żeby opóźnić pochówek, aby mieć stuprocentową pewność, kto jest pochowany, ewentualnie, przepraszam za jakby drastyczny opis, no ale tak to już jest, ewentualnie druga opcja była taka, żeby zwłoki skremować i pochować w urnie, ponieważ w znaczący sposób mogłoby to w przyszłości ułatwić po prostu przeniesienie prochów w odpowiednie miejsce i na cmentarz lokalny. Ponieważ ciało zostało znalezione poza granicami administracyjnymi miejscowości Debrzno i w granicach zupełnie innej gminy, a nawet innego województwa, dlatego prawo administracyjne działa w tym przypadku nieubłaganie i ciało zostało pochowane nie w rodzinnej miejscowości pani Katarzyny, tylko niedaleko, ale jednak w zupełnie innym miasteczku, w zasadzie wiosce. Wszystko wskazuje na to, że pani Katarzyna odebrała sobie życie. Nie wytrzymała presji, nie wytrzymała ciśnienia, miała liczne problemy osobiste, o których nie chcę tutaj mówić za dużo, miała również problemy finansowe. No, gdyby nie miała przeróżnych problemów i nie zmagała się z depresją, była szczęśliwą kobietą, to nie targnęłaby się na swoje życie. No, w tym przypadku wiele czynników niewłaściwych, złych zdarzyło się. Może nie została objęta odpowiednią opieką. Wiem, że przebywała w szpitalu, czy w zasadzie w klinice w Bydgoszczy, gdzie leczyła się właśnie w związku z depresją. Wiem też, że niedawno wypisała się, czy została wypisana na własne życzenie z tamtej kliniki i miała kontynuować terapię w domu. Wiem, że była pod opieką pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czegoś zabrakło, krótko mówiąc, coś poszło nie tak. Czy zabrakło pomocy, czy zabrakło empatii, czy zabrakło wsparcia ze strony najbliższych, nie chcę tego oceniać. Nie chciałbym, żeby pod tym odcinkiem pojawiały się jakieś negatywne komentarze na ten temat. Ja dostałem bardzo wiele informacji, rozmawiałem z osobami z, powiedzmy, najbliższego otoczenia pani Katarzyny. Posiadam swoją na ten temat wiedzę i swoją na ten temat opinię, ale myślę, że warto tą sprawę zostawić i nie rozgrzebywać dalej. Jeżeli coś będzie na rzeczy, to są w naszym kraju odpowiednie służby, które się takimi sprawami zajmują i niech zajmują się skutecznie. Tyle ode mnie na ten temat. To jest po prostu sprostowanie i wyjaśnienie do odcinka, który był na kanale wcześniej. Odcinek ku przestrodze dla pamięci. Z mojej strony wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje składam wszystkim osobom, którym pani Katarzyna była bliska. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego odcinka.